Szanowni Państwo, wiązanką pieśni patriotycznych powitała nas orkiestra dęta OSP Lipowiec działająca przy augustowskich placówkach kultury pod batutą kapelmistrza Łukasza Masłowskiego. Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. O krótką refleksję dotyczącą dzisiejszego święta poproszę pana burmistrza Mirosława Karolczuka. Szanowni Państwo, w naszej tradycji 3 maja jest wielkim świętem polskiej państwowości. Polacy uchwalili pierwszą w Europie konstytucję, dzieło Sejmu czteroletniego, które stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego. Było triumfem polskiego konstytucjonalizmu. Konstytucja 3 maja symbolizuje mądre i odpowiedzialne dążenia ówcześnie rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. Wzmacniała ona suwerenność i stabilność Rzeczypospolitej obojga narodów. Znosiła godzące w bezpieczeństwo państwa liberum veto i wolną elekcję. Twórcy ustawy zadbali o reformę wymiaru sprawiedliwości, nadali nowe prawa miastom. Poszerzyli krąg ludzi odpowiedzialnych za losy ojczyzny, przyznając stanowi mieszczańskiemu nowe prawa i obowiązki. Powołując armię, stworzyli fundament pod budowę nowoczesnych sił zbrojnych. Trzeciomajowa konstytucja była zwieńczeniem starań i wysiłku wielkich i znamienitych polskich patriotów. Warto, aby naszej wspólnej patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków towarzyszyła refleksja nad współczesnością. Dla wielu pokoleń Konstytucja 3 maja była punktem odniesienia, wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Dzisiejsze święto nabiera szczególnego wymiaru w dobie innych jubileuszy tego roku. Na przykład setnej rocznicy odzyskania niepodległości na ziemi augustowskiej czy 30. rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Szanowni rodacy, wyciągnijmy naukę z naszej historii. Twórzmy więzi społeczne. Budujmy wspólnotę obywatelską. Szanujmy przeszłość, ale patrzmy w przyszłość. Uczmy się bycia razem. Szanujmy wolność. Niech się święci 3 maja. Thank you.